Witam wszystkich z tej strony Wlad. Nagrywamy dzisiaj trochę recenzji. Jutro jest Tomasz Kolandia, więc mam chwilę czasu, bo dzisiaj już jadę tam przygotowywać wszystko, więc mam teraz chwilę czasu, więc nagrywam na szybciutko recenzję. Jedna już była, pewnie się już wyświetliła, już pewnie ją widzieliście, a przynajmniej ci, co tak dość regularnie powiedzmy pilnują mojego kanału. A teraz leci druga. Jako druga, kolejna replika ze stajni Specna. A będzie jeszcze jedna na recenzji. Był Edge, teraz mamy, dzisiaj mamy Cora. Już z tej nowej serii, znaczy powiedzmy nowej serii, z tej Rock River Arms. Tak? I to jest druga z serii, będzie jeszcze zwykła, klasyczna Specna w poprawionej wersji. Jak ta Specna znalazła się w moim posiadaniu? Mianowicie wygrał ją Oscar. Podczas misji Afganistan, na koniec jest losowanie nagród i Oscar miał na tyle szczęścia, że wylosował tą repliczkę. Jako że Oscar nie lubi emek, a ja czasem pożyczam ludziom sprzęt i kolekcjonuję repliki, odkupiłem ją od niego. I tak nie ma gwarancji, więc to... Czy może jest gwarancja, nie wiem jak to jest z tymi nagrodami, ale ja nie planuję jej nigdzie wysyłać. Jest to Specna Core z takim ciekawym frontem, orysowanym, stawionym od razu tłumikiem. Jednym się podoba, innym nie. Najważniejszą za to moim zdaniem jest to, że jest krótka i ma szybką wymianę sprężyny, więc mogę ją też brać na CQB jako replika zapasowa, bądź jak komuś coś zabraknie. Pokrótce, co tutaj mamy? Zaczynamy jak zwykle od przodu. Metalowy tłumik płomienia, metalowe szyny RIS, trochę takie ponawiercane, żeby były troszkę lżejsze, no ale metalowe. Co fajne, bo oczywiście body jest z kompozytu, jak wszyscy pewnie wiedzą. Front obliwiony, na froncie żadnych napisów, żadnego nic. I lecimy dalej, mamy body główne. Body główne, jak już mówiłem, kompozyt, podobno z jakimiś tam dodatkami, ale on jest całkiem fajny jak na kompozyt. Może nie jest idealnie sztywny, ale powiedzmy pracuje w tym takim akceptowalnym moim zdaniem zakresie. I no, nie ma takich typowych luzów, że coś tam faktycznie lata, tylko ono po prostu lekko się ugina, całe body, po prostu pracuje materiał. Powiedzmy, że klasyczne M-kowe body, nic tutaj specjalnego nie mają. Zwykły zrzut magazynka, jednostronny selektor ognia. Mam nadzieję, że ta kamera dobrze ostrzy. Powiększona dźwignia przeładowania, a to już taki bardziej dodatkowy bajer. Co prawda replika nie posiada bolt catcha. Standardowy chwyt M-kowy, nic tu się takiego specjalnego nie wydarzyło, powiedzmy. No i z tyłu mamy, a jeszcze powiedzmy tak, na górze mamy składane przyrządy celownicze, co prawda są plastikowe, no ale powiedzmy ta replika nie jest droga, więc nie będę się o takie rzeczy czepiał, chyba że nawet chyba MacPool robi w tej chwili dosty broni plastikowej, więc trzeba pewnie kompozyt jest lepszy, no ale nie będziemy tutaj się powiedzmy wypyszczać. Z tyłu mamy kolbę, klasycznowa, klasyczna kolba Special Force, poszerzona, żeby było miejsce trochę, przy okazji jest miejsce dzięki temu na baterię, żeby notabene od razu dostać się do baterii, trzeba ścisnąć te dwa dytki tutaj, tak, i ona wtedy zeskakuje, wyciągamy jeszcze zaślepkę i mamy dostęp do złączki. Tu był, oryginalnie była Tamiya, ja wymieniłem to na T-Connecta, bo nie mam w sumie baterii z Tamiyą. Tak, zakładamy stopkę i wpinamy. Oczywiście kolba jest regulowana, chyba w 6 pozycjach, no ale taki powiedzmy standard standardów, nic tutaj się więcej nie wydarzyło. Tak? Co fajne, replika ma szybką wymianę sprzężenia, taką naprawdę szybką, czyli zdejmujemy kolbę, wkładamy tutaj śrubokręt, odkręcamy śrubę, zdejmując prowadnicę kolby. Od razu mówię, to jest plastikowa prowadnica kolby, to nie jest metal i to moim zdaniem troszkę słabo, bo to jest miejsce, gdzie są duże przeciążenia i to się może w końcu rozsypać. Odkręcamy śrubę i potem od razu od tyłu mamy imbusem dostęp do wymiany sprężyny. Nie musimy nic więcej robić, tyle nas obchodzi. I dlatego to moim zdaniem jest fajna replika na początek, szczególnie jak gdzieś tam czasem CQB, czasem coś. Tym bardziej, że Specna, jak wiadomo, w zestawie daje
sprężynę 90, która w tej lepice generuje około 300 fpsów. W zestawie poza sprężyną były tam jakieś naklejki, jakaś instrukcja obsługi. Był też fajny magazynek. On wyglądał identycznie jak magazynek do Spetsn Core, do Spetsn Edge, z tym, że nie był mid-capem, a był high-capem. Ale chciałem go pokazać, ale niestety go zgubiłem. I nie wiem, gdzie jest. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie go wpięciłem. No, może kiedyś wypłynie, może kiedyś się znajdzie, ale na razie nie jestem w stanie, powiedzmy, go odzyskać. Więc gdzieś tam został. A, replika przyjmuje praktycznie większość magazynków, jakie mieliśmy. Jakieś cymoskie high-capy, jakieś batylaksy. Praktycznie na wszystkim strzelała. G&G podają w niej nawet. A, wrócimy jeszcze na chwilkę, bo zapomniałem oczywiście o oznaczeniach. Z tej strony mamy Rock River Arms. Tak, oznaczenie, bo podobno są na licencji. Kolona Illinois, kaliber 5,56, bla, bla, bla. Mamy też oznaczenia trybów ognia. Nie malowane, ale tak jakby, nie wiem, wyfrezowane w obudowie. Pewnie odciśnięte, bo jednak odlewka. Z drugiej strony mamy też oznaczenia trybów ognia. Co prawda tutaj nie mamy żadnego wskaźnika trybu. No to tylko tak dla bajeru. Z przodu mamy naklejkę z oznaczeniami, to jest chyba numer seryjny i tak dalej, partia czy cokolwiek. I co ciekawe, tutaj jest jeszcze z przodu też jest oznaczenie Airsoft Replica i tutaj jest oznaczenie Licensed Trademark of Rock River Arms. Więc taki dodatkowy aspekt, że mamy faktycznie na licencji. No i tradycyjnie tutaj jest jeszcze hologramik. O zewnętrznym powiedziałem chyba wszystko. Tak? Więc zaczniemy trochę grzebać w środku. Zaczniemy od przodu, od lufy. Lufa to jest jakiś mosiąc o nieprzybliżonej średnicy. Prawdopodobnie może być to 6,08, ale to jest tak pi razy oko, bo to może być mniej, może być więcej, ciężko powiedzieć. Tak? Co fajne, mamy komorę rotacyjną, co prawda plastik. Jaki jest, taki jest. Jaki plastik jest, każdy widzi. Tak? Plastik, jakiś tam kompozyt. Ciężko powiedzieć, znaczy wiem, że po wymianie tych komór repliki dostaję trochę FPS-ów, więc prawdopodobnie ta komora nie jest jakaś super szczelna, ale ja na razie tego nie ruszam, bo to jest replika taka zapasowa, w którą na pewno nie planuję inwestować. Rozkręciłem ją i zrobiłem z tego nagranie, co prawda nie wiem na ile jakościowo to nagranie wyjdzie, bo naprawdę miałem z tym trochę problemu. Słabe światło, inny aparat, dużo słabszej jakości to nagranie jest i nie wiem ile z tego nagrania będę w stanie wykorzystać i wrzucić tutaj. Kory, jak pewnie wszyscy wiedzą, mają szybko wymianę sprężyny. Po odkręceniu prowadnicy kolby, klasycznie odkręceniu, możemy użyć imbusa. Gruby imbus. I wypiąć od razu prowadnicę ze sprężyną. Nie musimy do tego wyjmować gearboxa. Silnik, który jest w środku, to silnik Long Torque Standard Torque M130 Long Type. Czyli klasyczna specna. Żadna rewelacja. Chwyt pistoletowy jest przykręcony aż na 4 śruby. Czyli kit w chwycie i w gearboxie mamy 4 gwinty. Znaczy w chwycie mamy 4 otwory, w gearboxie mamy 4 gwinty, więc nie ma problemu, nawet jak jakiś nam się uszkodzi, co niestety znowu w gearboxie zdarza się dość regularnie, to nie, powiedzmy to, gearbox jest dalej sprawny i nie musimy go z niego od razu rezygnować. Zmieniamy gearbox. Jak to w specnie, smarowania prawie, że nie ma. O matko. No to tutaj luzy na zębatkach są potworne. Tu podkładkowanie niestety nie istnieje, smarowanie nie istnieje. Czyli są to rzeczy, które trzeba będzie po prostu zrobić. Łożyska mamy, czy mamy tutaj, powiedzmy, tuleje ślizgowe, bo to ciężko mówić o tym, że to są łożyska. 8 mm. Wszystkie są to ślizgówki, bez wyjątku. Zębatki
Żadna rewelacja, klasyczny spiek, tak, prasowany z opiłków, znaczy z prasowany z proszku. Co prawda nie są takie złe, ale to klasyczna spesna, żadna to rewelacja, bądźmy szczerzy. Co ciekawe, jest dany opóźniacz na zębatce tłokowej. Klasyczny zespół styku, żadna, klasyczny przerywacz, nic tutaj specjalnego nie widzę. Kable, no, sztywne, takie sobie, ale nie bardzo cienkie na szczęście. Plastikowa głowica, wentylowana niby. Tłok z pełną stalową szczęką, z wyszlifowanym jednym zębem. Jak ze szczelnością? O! Może ideału nie ma, ale nie jest źle. Dotykamy i jest prawie że strzykaweczka, powolutku ucieka. Na głowicy tutaj tłoka, nie broń Boże na głowicy cylindra, czyli tutaj nawet nie trzeba uszczelniać, jest naprawdę spoko. Zobaczmy, co się będzie działo, jak założymy dyszę. Dysza oczywiście w pozycji wysuniętej. No i tu już jest słabo. Jakaś tam szczelność jest, ale praktycznie większość powietrza spieprza przez tutaj, znaczy ucieka przez dyszę. Co do samego szkieletu, od środka nie ma żadnych wzmocnień. Tak? Od zewnątrz jest leciutkie tutaj wzmocnienie, ale jest naprawdę cieniutkie. Tutaj te wzmocnienia niestety na dłuższą metę nie wytrzymują sprężyny M140, broń Boże. To co oni mówią, że M140 LEDI, to nie, to jest bzdura, bo ten szkielet przy takiej sprężynie po prostu prędzej czy później trzaśnie. Mieliśmy kolegę, który miał wstawioną M130 od Quardera i po jakimś czasie ten gearbox też trzasnął. Więc do mocnych sprężyn naprawdę raczej niekoniecznie. Więc powiem tak pokrótce, co jest w środku i postaram się coś tam z tamtego dodać. W chwycie mamy silnik oznaczony jako M130 specna, coś tam. Standardowy silnik specny, żadna to rewelacja, ale kręci. Tak? Jak dasz mu 11, to i nawet 140 sprężyny pokręci. Co prawda on ma czas, on się nie śpieszy, nie jest jakiś bardzo mocny, bardzo szybki, on ma czas. No, on się tam naprawdę... Dalej. Mamy gearbox ze znalu. Klasyczny, to jest standard standardów. Spokojnie można go zastąpić retro, ale wstawianie do tej repliki gearboxa CNC to chyba trochę nie tędy droga, no ale jakby ktoś bardzo potrzebował, to idzie go tu wstawić. Tłok jest z pełną stalową szczęką. Co fajne. Zęby nam nie zjedziemy, prędzej urwiemy mu podporę zębów, bo zęby na końcu są podparte przez taki mały dość element plastikowy i to najczęściej on pęka i wtedy cała szczęka z tłoka nam wyjeżdża. Ale powiedzmy, że to jest przy tym, jeżeli ktoś nie będzie tutaj wstawiał, tak jak oni piszą, M140, to sądzę, że ten tłok długo wytrzyma i się nie rozleci. Ale idziemy dalej. Na głowicy jest, znaczy na tłoku jest głowica plastikowa, niby wentylowana, ale... No nie jest to wiadomo, tam widać niedoróbki, nadlewki i tak dalej. No widać, że to jest dość tania głowica. I niestety w połączeniu z głowicą, powiedzmy, cylindra, która też jest kompozytowa, to mamy przedmuchy. Nie jest tragicznie, tak że tam wszystko lata jak chce. Tłok łapie szczelność, ale to jest tak, że ta strzykawka nie jest pełna, że tak i powoli się zsuwa. Powolutku to się zsuwa, więc takiej idealnej szczelności powiedzmy nie ma, ale nie jest też tragicznie. Nie ma przedmuchów na głowicy cylindra, tam jest ok, naprawdę jest ok. Tam nic nie puszcza, wszystko spiernicza gdzieś przy głowicy tłoka. Prawdopodobnie tam po prostu jest przedmuch, tym bardziej, że głowica tłoka jest nakręcona śrubą od góry, od przodu, więc przy niej też tam nie ma żadnej uszczelki przecież, więc tam też może być jakiś przedmuch. Gorzej jest z dyszą. Co tu więcej powiedzieć? Jest plastikowa, więc przy tym, powiedzmy, przy tym poziomie cenowym nie spodziewałbym się niczego lepszego, tak naprawdę. No i tam też są przedmuchy. To jest kolejny punkt, gdzie po prostu powietrze nam ucieka. Czyli tak powiedzmy dwa elementy nieszczelności, jakie znalazłem, to jest głowica tłoka i dysza. W gearboxie też mamy klasyczny styk, żadnych tam rewelacji, przecież tu żadnych mosfetów nie ma, nic. Jest klasyczna kostka stykowa, bez żadnych dupereli. I do tego mamy... powiedzmy klasyczny zespół zębatek od specny. Te zębatki są, jakby to powiedzieć, one wyglądają przyzwoicie,
działają i zazwyczaj, jeżeli za bardzo ich nie obciążamy, to się nie rozlatują. Zazwyczaj, bo niestety zdarzały się po prostu egzemplarze, które gdzieś tam trzasły. Wiadomo, te tańsze zębatki są robione na tej zasadzie, że jest proszek stalowy, jest pod wysokim ciśnieniem prasowany i nagrzewany i w ten sposób tworzy się zębatka. Potem ona jest ewentualnie wyrównywana na jakiejś obrabiarce CNC, ale przez to, jak jest wykonywana, jeżeli to nie jest, powiedzmy, wysokiej, bardzo mocno przypilnowany, powiedzmy, proces, to zdarzają się, gdzieś tam potrafią tworzyć się bąbelki powietrza, jakieś nierówne zgrzewy tego pyłu metalowego. W efekcie coś tam, w co niektórych zestawach tych zębatek coś tam leci. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie słyszałem, żeby ktoś na stoku w niecałych 400 fps, bo tyle ta replika ma, czyli chyba 380-390, żeby to w stoku się posypało. Jak ktoś zaczyna wstawiać sprężyny, tak jak tam pisze czasami Gunfire czy coś, że replika gotowa na M140, no to okej, okay, to coś tam może polecieć. No ale to powiedzmy szczerze, kto uwierzy, że w replice za 400 zł wkładamy M140, to będzie chodzić i chodzić. To nie będzie chodzić i chodzić. Naukowo udowodnione, bo gearbox po 3 miesiącach ze sprężyną Guardera M130 pęk. Bo też jest ze znalu i nie ma tej pewności, że będzie długo chodził przy mocnych sprężynach oczywiście, bo przy słabszych obstawiam, że raczej nie jest to problem. Jeszcze takie uwagi co do, powiedzmy, gearboxa, jak go otworzyłem. Podkładkowanie nie istniało. Jedna zębatka miała luzu, nie wiem, 0,8 mm, 0,7. O Jezus Maria, bardzo dużo. Trzeba było to wszystko ustawić od nowa, wypodkładkować. No i jak to specna, oszczędzili na smarze. Tam prawie nie było smaru. Trzeba było wszystko na nowo nasmarować, wypodkładkować i teraz ta replika chodzi. To chyba wszystko powiedziałem. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Tym razem. Chyba, że nie ma nikogo, kto by mi przypomniał, że o czymś zapomniałeś, Ulad, to jeszcze dograjmy to. Mam nadzieję, że nie będę musiał w domu potem nagrywać, czy jeździć jeszcze raz nagrywać. Oczywiście postrzelamy z tej repliki. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda mi się to jakoś ogarnąć i postrzelać, nagrać strzelanie z tego. No ale to zobaczymy, jak będzie z czasem, no bo zaraz idziemy szykować Tomasz Kolandię. Mamy takie stanowisko pleksa. Szerokość pleksy to jest około 35 cm. Wysokość, powiedzmy, że to będzie... Nie, może to będzie widać tutaj na filmie. No powiedzmy, że taka sylwetka człowieka, tak? Przynajmniej mojej postury. I to będzie nasz cel. Mam nadzieję, że nie trafię w kamerę za nim. Dobra, teraz testujemy specne core. Na razie jesteśmy na odległości 50 metrów. To zaczniemy od 50 metrów, bo to powiedzmy dużo słabsza replika, bo to 380 fps. Kuleczki daliśmy 25 BLS Bio. Magazynek od specny, plastikowy. Potem mamy tego GNG, takiego ładniejszego. Nie założyłem żadnej lunety, założyłem tylko... zostawiłem przyrządy otwarte, które są w zestawie. Zobaczymy, ile one są warte. Może wystarczą na takiej nie za wielkiej odległości. Trochę jest przesunięty chopek za mocno. Trochę go zluzujemy. I po kulkach magazynek GNG. I teraz przestrzelimy jeszcze trochę na auto. metrów, żadne wyzwanie. No oczywiście mam tylko jeden statyw, więc aparat leży na stole. Jesteśmy na 60 metrach. Cel ten sam. Zaczynamy od semi. Coś tam doleciało, ale chyba dość nisko. Weźmy tak pół... No, ćwierć metra poprawki. No i za lepiej.
Jestem trochę w szoku, bo zastanawiam się, czy nie strzela celnie od tej cymy. SL25. No, strzela to całkiem spoko. Co mam nadzieję dobrze widać. A to jest tylko stopka. Jesteśmy po testach, więc zostało nam nagrać tylko jakieś takie krótkie podsumowanie. Specna Core. Nie wiem, jaki to jest dokładnie model. SAC coś tam. Tutaj nigdzie na nim nie jest na nieszczęście opisane. W mojej opinii jest to całkiem przyzwoity karabinek jak za swoje pieniądze. Nie jest to może Bóg wie co, nie jest to złapanie Boga za nogi, ale jest to karabinek, który naprawdę swoje zadanie spełnia i jak za te pieniądze, które kosztuje, jest to naprawdę fajna propozycja. Podczas testów, zresztą tak jak pewnie widzieliście, na 50 metrów to w ogóle jest żaden problem dla tego karabinka strzelać. 60 metrów to jest tak powiedzmy już granica powiedzmy takiego zasięgu z płaskim torem lotu. Ale nie jest to żaden problem, żeby na te 60 metrów kogoś zdjąć. Jedyna uwaga to jest tak naprawdę jak zwykle, przynajmniej w tych tańszych replikach, co do wykonania spasowania środka. Bo tak jak do zewnętrznych rzeczy, tak jak mówiłem, nie za bardzo jest się co przyczepić, bo poza tym, że to plastik, to jest naprawdę sztywno, fajnie spasowane. W środku niestety wymaga trochę uwagi. Nie jest może tam jakoś tragedia, że to zaraz się rozsypie czy coś, ale na pewno dobrze by było zainwestować trochę pracy w ten karabinek i po prostu zrobić taki porządny, zerowy przegląd. Dać smary, bo na smarach specna bardzo oszczędziła. No i fajnie byłoby wypodkładkować cały mechanizm, bo naprawdę luzy na zębatkach są dość duże i to trzeba by naprawdę zniwelować. Szczelność jest znośna, nie jest może jakoś bardzo, bardzo dobrze, ale też nie jest jakoś bardzo, bardzo źle. Jak za to półkę cenową, to bym spodziewałem się, że będzie gorzej, w ten sposób. No i w sumie tyle, tak? Fajnie, że komora rotacyjna. Co ciekawe, stokowa gumka i bez problemu dawała radę podkręcić kulki 25, nawet żeśmy testowali 30 i też się podkręcała, więc jak na stokową gumkę nie jest źle. No i do tego komora rotacyjna, więc też jak najbardziej. Podsumowując, w mojej opinii Specna Core, jak za te pieniądze, które kosztuje, czyli tam 400-450 zł, jest naprawdę dobrą propozycją dla osoby, która zaczyna, albo która po prostu nie chce wydać za dużo pieniędzy, a mieć replikę, która powiedzmy spełni swoje zadanie. Oczywiście można w nią trochę zainwestować, trochę powiedzmy dołożyć trochę bajerów, uszczelnić dyszę, bo tam jest największy przedmuch, wymienić powiedzmy lufę na coś lepszego, ale jak na stoka za 4,5 jest naprawdę nieźle i spokojnie można z tym działać. Jedyne co to, tak jak mówiłem, warto zrobić przegląd, przesmarować i wypodkładkować gearbox. No i powiedzmy wymienić wtyczkę, no bo jest jeszcze stara Tamiya, no to powiedzmy stara Tamiya, mała Tamiya, tak? Czyli raczej już przeżytek, warto przejść na T-Connect. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałem, że o niczym nie zapomniałem. W razie czego pytajcie. Informuję też, że planuję nagrać drugi odcinek Q&A, bo już kilka pytań się nazbierało, więc w przyszłości na pewno taki odcinek się pojawi, ale dozbieramy jeszcze trochę pytań, bo na razie jest chyba tam 8 czy 10, a przydałoby się tak chociaż z 15-20, żeby było chociaż chwila, żeby było coś nagrać. Żeby było tego na tyle, żeby można było coś nagrać, a nie tylko 3 minutki i do domu. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.